Hej, cześć, z tej strony Fajer Ziomek i jest to kolejny odcinek z serii z walk na arenie. I ogólnie o to w tym chodzi, że ja po prostu walczę na arenie. Na razie zamierzam dostać jeszcze tym deckiem, bo ostatnio w komentarzu było, żebym zmienił deck, ale na razie szczerze mówiąc mi się najlepiej nie gra, ale pomyślę o tym. No pomyślę, żeby zmienić jakiś deck na taki prostszy. No i tak, myślę, że dlatego, że trochę rozgrzałam komórkę, już się nie powinno tak ciąć. Cześć, upewnię, czy wszystko się nagrywa. Dobrze, się nagrywa. To muszę przesunąć i battle. Od razu tak zaczynajmy. Tutaj od razu ten znaczek na koronę. I dobra, executioner na początku idzie. Na razie bez ścięć. Jen Skeleton i będzie szedł Miner na zniszczenie kolektora. Nie zniszczył się dobrze, ale przynajmniej zdałem mu tyle HP, że nie powinien długo postać. Oszczy, nie mam na to obrony na razie. Więc dramat, dramat. Nie wiem, jak on mnie ciśnie, ale przynajmniej jestem dość daleko. W sensie w pucharach. No, widzicie takie Valkyrie, dlatego że one takie elitarnie sobie idą. I takie... Narka frajerze. Dlatego, że to nie cierpię. Teraz szybko eksekucjonę, że nie wiem, horda. No! O, masz strzałki! On ma strzałki! To jakie mam z nim wygrać? To jest chyba niemożliwe. Przynajmniej mu może sklepie takie jak ostatnio eliksir kolektora. Znaczy tego, takie jak eliksir kolektora teraz... Wow! Gościu, mądra decyzja, teraz tu swojej wiedzy. Jeszcze pod bombę podejdzie Valkyria. Dzięki! A, bo myślał, że sobie zrobię kombo, no niestety ja jestem lepszy. Dobra, cisnę go. Na razie on nie ciśnie tak naprawdę. Ale ja dlatego teraz będę walił mniejszą, wierzę. No chcę w kółko zrobić ten eliksir kolektor, żeby mieć więcej eliksiru, ale ja mam w kółko będę go tu. Chyba, że nie teraz, właśnie nie mogę teraz. Muszę zniszczyć walon. Zniszczyć nowe znaki. Jest. Zniszczony w ostatniej chwili. Gościu, to dostanie, dostanie. Bierze. Tak, o to chodziło. O to chodziło. Zap. Sekutynera szybko teraz. Rage. Valkyria nie powinna na rage. Stawić jakiegoś wielkiego problemu. Znaczy stanowić, o tak, to się może stanowić. Uderz się jeszcze raz, jest! Już nie da rady przeciwnik. Jesteśmy na dość wysokich pucharkach. Nawet jak dla mnie. A, i właśnie zacząłem już wcześniej czasem, bo chciałem rozgrzać komórkę, bo myślałem, że... Po prostu lepiej się będzie nie zacinać. O, coś jest w TV? Zobaczycie to ja? Nie. Nagrywa! No dobra, no szkoda, że mnie tu nie ma. No. Raz. Raczej wygram. Dobra, tak. Przynajmniej mi komórka pada. Ale mam już koniec. Taki chamski, bo wygrywałem ze mną najczęściej jakieś chamskie osoby.
Dobra, teraz szybko. Na wypadek, gdyby coś postawił takiego. Bo też tracę, ale dla mnie teraz najważniejszy jest jeden tower. Niech on sobie tam jeszcze co chce, ale jeden tower ma być dla mnie. Właśnie nauczyłem się tego na spadanie, jak to się tak mniej więcej powinno robić. Ciszy, dajcie przyciągowi o tym znać, chociaż nie możecie o tym napisać. Właśnie nie muszę żyć. Niektóre tak powiem, chamskie osoby zachowują się tak jak osoby, które spadają, tylko że one nie spadają. Tylko one to potem wykorzystują, typu piszą wam, nic nie zrobią, a potem mają fireballa. I wiecie, o co chodzi. Jeśli nie wiecie, to powiem. Po prostu niszczą waszą armię w kilka sekund. Są armię, którą naprodukujecie i potem załóżmy, że elitarni sobie wysyłają. I już wiecie, po waszej wierze. Co prawda tylko raz się na to nabieracie, ale on potem już wkłada taką artylerię, że niszczy twoją drugą wieżę, a boss już tylko broni. Ja będzie mnie po prostu mówiłem osoby, które się tym niszczy, tylko potem broni, jeśli nie wchodzi nic tam. Ja potem się dziwię, jak to się dla mnie tam wygrywa, no bo... No serio, jestem taki sam, jesteśmy kolejne sobie mam to samo. Dobrze, już, le. Miałem jeden silnie padnie komórka w czasie. To dla mnie już jest bites. Właśnie w ogóle osoby na tym jungle arena teraz wchodzą. Więc to chodzi... To cięcie, przez przypadek mi się nacisnęło. Dlatego, no sorry, jeszcze raz. Czy tak wygrał, więc no już mu to oddam. No, przegrałem chyba 3-1. Ale jest spoko. Dzisiaj po prostu ludzi wbijałem na te swoje areny. No dobra, w tym odcinku to jeszcze sobie otworzę Crown Chesta. Może legenda jakaś wypadnie. 3 gemy, o dużo. 6 barbariansów mało, 19 bomberów, nie będzie na 100% na typika. Royal Giant. 7 battle ramu. No, battle ram nie jest taki wcale zły. W tym odcinku to by było na tyle. Jutro raczej będzie odcinek z Clash of Clans. A może dzisiaj jeszcze będzie tak przedstawiający, sam nie wiem. W tym odcinku to było na tyle. Jeśli filmik Ci się spodobał, daj lajka. Jeśli chcesz być na bieżąco z moimi filmami, zasubskrybuj mój kanał. Do zobaczenia!